perfekcyjny, magistra ocenia. O cholera! Halo? Halo? Perfekcyjny. Fuck, 12:20! Jo, co to jest za burdel? Co? Boże, ja nie mogę, nie! Przecież to jest burdel, no. Masz 9 godzin, Boże, 7 godzin na sprzątanie tego. Co ty robisz? To jest! To jest jakiś burdel, masz 9... 7 godzin. Nie. Gdzieś tego nie ogarnię, 7 godzin. Porządek. Wychodzę. No tak, tak, tak. No siema, siema. No. No. Cześć. No, siema. Ja pierdzielę, porwało gość. Czy co ja zrobię w 7 godzin? No kurde, ja wybrałem się przy to. Wracam spać. Jak się... Wstawaj! Bu! Wstawaj! No. Nie śpij, tylko wstawaj. 7 godzin. Pamiętaj. A tu masz jeszcze kilka niezbędnych rzeczy do sprzątania. Nie śpi, tylko wstawaj. Ja tu będę. Test białej rękawiczki cię nie minie. A teraz zapraszam na poradę. Perfekcyjny pan domu, nie zdradzając nikomu. Oj, 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 co się stało? Nasza piłka jest mokra. Kałuża. Ale co to za problem dla perfekcyjnego pana domu? Przecież zawsze mam przy sobie pod pachą ręczniki. Biorę i wycieram kałużę. Ręczniki kuchenne bardzo dobrze wchłaniają kałużę, jeżeli są trzy warstwowe. Kilka ręczników, a nasza kałuża będzie sucha. A teraz zapraszam na poradę. Perfekcyjny pan domu, nie zdradzając nikomu. Masz kilka rzeczy, które nie wiesz dodać, ale nie chcesz się ich pozbyć z różnych względów? To bardzo proste. Bierz je. Ładuj do półki. Nie, ty od razu wyjdź. Już. Karna poluzina. Teraz zobaczymy, czy dał sobie radę. Na początku widzę, że jest czysto. Ale ja muszę mieć pewność. Czas na test przeźroczystej rękawiczki. Przez 5 odcinków starałem się pokazać, jak łatwo możecie posprzątać. A teraz założyłem rękawiczkę na odwrót. Dlatego przygotowałem sobie taśmę, która już nie działa. Mam nadzieję, że to wam trochę pomoże. O tak. No. Z tego raczej już nici, ale dobra, na palec sobie przyniosę. Będzie palcowa taśma. Czas na test. No, to zobaczmy może tutaj. Perfect moi. I tutaj czysto, a tutaj no po prostu bajka, czyściutko. To jest brud. A ten stek wybiega jak wyłożony. Przecież tu jest czysto. Elo, już nie ma perfekcyjnego. Cześć! Dzięki za oglądanie tego filmu. Lajkuj, komentuj i subskrybuj. Nie zapomnij o moim koncie na YouTube i Facebooku.